No siema! Widzicie za mną ten piękny kadr, który w ogóle jest z filmu Wodka Markowicza, dlaczego ludzie kupują maki, ale nie po to tutaj jestem. Chcę wam w tym filmie pokazać ogólnie, jak zarządzam serwerami u siebie w domu, jak jestem na przykład na takich wyjazdach jak dzisiaj ten. Może przy okazji wam podam jakieś ciekawe pomysły, może wy coś sobie takiego wprowadzicie. W ogóle możecie wpisać w komentarzach, jak wy zarządzacie i radzicie sobie na przykład ze zdalnym sterowaniem, czy z zarządzaniem serwerami, kiedy jesteście na przykład na wyjazdach, albo jak macie na przykład serwery gdzieś dużo dalej, na przykład data center. Ogólnie wiecie, jak moja szafa wygląda, by the way, po filmie serwerownia V4, więc widzicie, jak to u mnie wygląda, czyli że jest teraz już po upgrade'zie do R720, na którym trzymam maszyny wirtualne na Proxmoxie. Mam swój storage oparty na Trunasie, by the way, 3 dni temu, czy nawet wczoraj, tak wczoraj. Wczoraj robiłem upgrade z Trunasa Core'a do Trunasa Scale'a. Jeszcze sobie wrzuciłem ostatnio MikroTika, zrobiłem upgrade z HAP AC3 na RB5009, bo niestety troszkę mocy procesorowej brakowało, więc musiałem zrobić upgrade. Ogólnie dzisiaj mam zamiar wam też trochę więcej powiedzieć, co jest na tych wirtualkach, bo głównie część z nich jest jakby głównie do wchodzenia zdalnie. Zaraz do tego przejdę, o co w tym wszystkim chodzi, ale zaczynamy od WireGuarda. Ogólnie zaczniemy sobie od VPN-a. VPN mam postawiony głównie na moim MikroTiku, czyli na tym RB5009. Aktualnie jest tam wpiętych 4 użytkowników, tym główny ja. Ja mam zrobione takie konto, że mam cały możliwy ruch przerzucony przez mojego MikroTika, czyli nieważne gdzie jestem, do jakiego Wi-Fi się wpinam, czy nawet na LTE, mam zawsze dostęp do całej mojej sieci w domu. Może nie jest to troszkę zbyt dobre, bo zawsze wiecie, im więcej furtek, to tym gorzej, ale jest to jeden użytkownik, chroni moje IP, więc jest ok. Inni na przykład mają tylko i wyłącznie dostęp do Trunasa i do samego Proxmoxa, by mogli zarządzać samymi maszynami wirtualnymi. Gdyby na przykład ktoś chciał sobie coś u mnie postawić, no to proszę bardzo. Dobra, ogólnie już wam pokażę to z telefonem, który mam tutaj. Więc tak, głównie z VPN-a korzystam po to, aby na przykład mieć dostęp do mojej drukarki 3D. W ogóle widzicie, że teraz się drukuje, więc mam bezpośrednio do tego podgląd. Nie muszę tego uruchamiać kolejnych portów, nie muszę się z tym bawić, tylko mam jedno konto VPN i wszystko przekierowane. Jeżeli chcecie film, dajcie znać w komentarzach z tego, bo fajna opcja. Drugą rzeczą, którą bardzo często korzystam, jest między innymi Grafana, dzięki której mam dostęp do mojej Grafany z po prostu internetu, więc jak teraz widzicie te małe skoki, które tu są z samego początku, to jestem ja logujący się do Octopi. Widzę wszystko, widzę download, widzę upload, no jak Grafana. Jeżeli też chcecie film, dajcie znać w komentarzach. Dalej, co mam jeszcze? Porobiłem sobie bardzo fajne dashboardy i mam między innymi tak, mam MikroTika, który przed chwilą widzieliście, mam Proxmoxa, widzę obciążenie procesoru, no widzę prawie, że wszystko, co się dzieje na tym serwerze, czy na przykład nie jest przeciążony RAM, czy nie idzie procesor na przykład zbyt mocno, albo czy coś się nie odłączyło. Dalej, co jeszcze mam w tej Grafanie? Mam UPS-a, jak niestety widać, czas podtrzymania to tylko 24 minuty. Miałem ostatnio w ogóle ciekawą sytuację, co mi troszkę pomógł VPN, bo nie działał. U mnie głównie jest UPS w taki sposób ustawiony, że w momencie zaniku zasilania mam jeszcze podtrzymanie prądu dla samej sieci, więc ja VPN-a powinienem mieć. U mnie było dziwne to, że to nie działało przez już po 20 minutach, więc nie wiedziałem, o co chodzi. No i dzięki temu, że miałem potem Grafanę, jak już wrócił prąd, to już widziałem, że baterię trzeba wymienić, bo było podtrzymania tylko 15 czy tam 20 minut. Więc był mały fail, ale to już pomińmy. Co mam jeszcze w dashboardach? O, mam Ideraka. Ideraka sobie zrobiłem całkiem niedawno, bo pewnie z miesiąc lub dwa temu, aby wiedzieć, czy na przykład nie siadł na przykład zasilacz, czy nie siadł mi jakiś wentylator, bo sobie zrobiłem i ustawiłem alertowanie, czy powiadomienia sobie wrzuciłem, aby widzieć i dostać na maila statusy, czy na przykład jest zasilacz uszkodzony, czy jest jakiś wentylator, czy na przykład ostatnio miałem ciekawą sytuację, że po zakupie R720 chyba tydzień lub dwa siadł mi jeden z dysków. Zastanawiałem się, dlaczego mi taki dziwny mail przychodzi o awarii dysku, skoro ja nie zrobiłem tego w Grafanie. Okazało się, że sam Iderak wysłał informację do Proxmoxa, który jest tam zainstalowany i włączyłem to, nie wiedziałem tego i przyszedł mi po prostu mail, że jest uszkodzony dysk i raz na 24 godziny mi taki mail przychodził. Fajna rzecz. Przychodzą mi maile z Proxmoxa, przychodzą mi maile z Grafany. Widzicie tu teraz wszystkie alerty, jakie mam, czyli za wysokie napięcie na zasilaczach, że stracił redundancję, na przykład wentylator. Mam włączony status o tym, aby mi przyszedł mail, jak na przykład jest zbyt wysoki upload przez jakiś tam czas. To jest na przykład fajne, że wiem, kiedy montażysta mi wysyła materiał na serwer. Albo jak montażysta ode mnie coś ściąga, bo to też mi wtedy przychodzi mail. I jeszcze miałem o zbyt wysokim obciążeniu procesora w MikroTiku, chyba że usunąłem? Nie, jest.
tylko muszę nazwę, widzę, zmienić i jeszcze temperaturę procesora. W razie, aby na przykład za gorąco było przy serwerach, to temperatura procesora akurat w tym serwerze ma największe znaczenie, więc sobie to wrzuciłem. Nie mam jeszcze niestety w Grafanie wrzuconego TrueNASa, bo zrobiłem teraz upgrade do Scale'a, dzięki czemu on jest teraz nie na FreeBSD, tylko na Debianie, ale do tego muszę jeszcze dojść, więc pewnie w jakiś tam czas, za jakiś czas, jak do tego siądę, to sobie to zrobię. Z Grafany to tyle. I jeszcze taki off-top. Mam cały ruch sieciowy przerzucony przez mojego MikroTika głównie dlatego, aby mieć raz blokowanie reklam. Mam Pichola włączonego u mnie i mi blokuje reklamy. Jest to bardzo fajne, bo na telefonie nie mam reklam na przykład na speedteście, nie mam reklam czasami w grach. Mam Proxmoxa, więc też Wam Proxmoxa pokażę. Czekajcie, zaloguję się. Okej, jestem zalogowany, no widzicie, że jest tu trochę uruchomione. Ogólnie jakiś czas temu sobie testowałem wirtualkę z Homebridge'a jako sam, ale gaming mi polecił coś takiego jak Home Assist. Gdybyście chcieli jakiś materiał o tym w najbliższym czasie, dajcie mi znać w komentarzu, bo musiałbym się szczerze w to zagłębić, bo mam trochę urządzeń pod tą aplikację Tuje, głównie rolety, i mam suple, którą da się pod to wbić. Więc dajcie znać, czy chcecie to zobaczyć. Mam Dockera, w którym się ostatnio bawię. Ogólnie do Grafany mam postawionego InfluxDB, czyli bazę danych pod wyświetlanie danych w Grafanie, bo to trzeba mieć. Mam samą Grafanę, Minecrafta, którego nie używam. Boli mnie to, że w tej aplikacji, jakby na stronie, w przeglądarce do tego Proxmoxa trochę słabo to działa, bo tu można tylko zrestartować, zatrzymać, czy jakieś proste rzeczy zrobić. Nie ma takiego całego layouta, jak na przykład na komputer. Trochę mnie to boli, ale dostęp jest. Więc to jest tyle. Można sobie, o, jeszcze tu tasksy, o, widzę, że backup się zbał. I tak, dostałem też o to maila, więc muszę to naprawić, jak przyjadę. Bo zrobiłem update, może dlatego. Powiadomienia. Dobra, głównie się opieram o to, że jeszcze mam powiadomienia z samego Proxmoxa. Głównie jedna rzecz. Mi przychodzi mail, że backup się zrobił. Raz dziennie, dwa maile mi przychodzą, bo mam osobno wrzucone maile z maszyn wirtualnych i mam osobno wrzucone backup z kontenerów, aby to rozdzielić, bo mam różne polityki, czyli dla maszyny wirtualnej robi mi się jedna retencja, czyli jeden ostatni backup mi się trzyma, a dla kontenerów jest dłużej. Widzicie, trochę tych maili tu jest. Widzicie, że one się robią dość szybko, bo tu jest 9 minut na 11 giga. I jeszcze tu jest, o, widzicie pięknie, że jest 800 GB w 2 godziny. Trochę dużo, mimo że jest 10 gigabit, muszę to w końcu ogarnąć. O, tu na przykład jest alert, że mam bardzo zajęty jeden udział sieciowy w TrueNASie, ale to jest pomijalne, bo wiem, że tam jest tylko 2 terabajty i tam jest ten backup tak ustawiony, że ja wiem o tym. Teraz następna rzecz, to jest bardzo fajna, ale to muszę mieć komputer u siebie w domu włączony, jest to pulpit zdalny Chrome. Bardzo często nie wyłączam właśnie swojego komputera, bo nie ma to sensu, aby wyłączać komputer. Widzicie, że korzystam z pulpitu zdalnego, najszybszy, najbardziej prosty dostęp do po prostu komputera u mnie w domu, w razie jakby mi na przykład VPN siadł, czy ja bym musiał coś zrestartować poza sieci tej serwerowej, więc po to mam. Bo wiecie lub nie, mam tu teraz 10 gigabit też między innymi. O, tu na przykład bardzo często sobie wchodzę, jak już potrzebuję, to sobie wchodzę między innymi na właśnie Proxmoxa, tak aby coś więcej zrobić niż jestem w stanie na telefonie, bo często tak właśnie z tego korzystam. I tu się po prostu loguję i mam to samo co na komputerze. Monitory mam wyłączone, więc teraz rodzice się nie boją, że coś jest nie tak z komputerem, że myszka sobie sama lata. Bo tam mi ostatnio mama dzwoniła, że ej Grzegorz, coś ci się z komputerem działo, bo myszka ci się rusza sama. I mówię, mamo, przecież ja jestem do tego podłączony. Taki off-top mały. Ogólnie jestem trochę pierdzielnięty, jeżeli chodzi o urządzenia supla. Mam ich za dużo w domu. Jak zresztą teraz widzicie, że tego troszeczkę jest u mnie w domu. Głównie korzystam z tych, które są jako bramy ustawione. No hello, muszę jakoś do domu wjechać. Może nie będę jej teraz otwierać zdalnie. Dalej, mam licznik supli na cały mój dom, czyli widzę na poszczególnych fazach, jakie jest obciążenie. Tu na przykład na pierwszej fazie jest głównie moja szafa, drukarka 3D i mój komputer wpięty, więc tu widzę właściwie zużycie 1:1, jakie jest. Dobra, lecimy dalej. Reszty Wam nie pokazuję na razie. Przejdziemy sobie bezpośrednio do serwerowni. Tak, to jest głównie licznik, bo to jest licznik impulsu ze supli, czyli Leaf01, więc tu tylko liczymy impulsy, tu widzę tylko zużycie moje, aby się potem z rodzicami rozliczać, bo tak, ja płacę za mój prąd, który ja zużyję w 100%. Za mój komputer, za moją szafę, za moją drukarkę 3D, więc ja się po prostu tak z rodzicami rozliczam. Dalej, włącznik światła to jest ostatnio moja dodana supla, to jest po prostu zwykły pojedynczy przekaźnik, czyli ROV01. To włącza sobie drukarkę zdalnie, jak chcę włączyć i mam czysty stół. Drugi to jest wentylacja, mam wentylator ustawiony u mnie na serwery, że robi mi wentylację całego pomieszczenia, gdzie jest szafa. I mamy światło drukarka, czyli to też jest po prostu zwykły przekaźnik ROV01 i to jest na taki mój wielki panel 30x120 kupiony i jest nad drukarką, że mi to ładnie świeci. No i mamy jeszcze mój własny czujnik, czyli
gdyby ktoś się zastanawiał, co to było za taka kostka, która jest przed moimi serwerami, bo ona jest między 710 i półką dyskową, to jest właśnie czujnik temperatury i wilgotności. Nie są to idealne warunki, jak zresztą widzicie, bo tu na przykład sięga wilgotność 51%, nie jest to zbyt dobre i tu temperatura rośnie ze względu na to, że drukuje, więc dlatego temperatura idzie w górę, ale to jeszcze nie jest tak źle. 24 stopnie to jest tak w miarę. To jest jedyne pomieszczenie, w którym jest ogrzewane serwerami u mnie w domu i tam jest zawsze ciepło. Jak jeszcze drukowałem dla Wojtka druki po kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin, to tam naprawdę było ciepło, uwierzcie mi. Teraz jako, że mam jeszcze też suple, tego tam nie widać, ale mam jakby grupy kanałów zrobione, czyli jestem w stanie bardzo szybko włączyć światło, czyli jestem w stanie włączyć sobie światło bezpośrednio do streamów, to jest jeden skrót klawiszowy, czyli tu w aplikacji, lub mam linki na komputerze zrobione, że po prostu uruchamiam trzy linki i każda lampa mi się włącza za każdym razem w ten sam sposób. Wystarczy, że ustawię kamerę i mogę robić streama. To jest raz. I teraz druga rzecz, same światła, które mam w serwerowni, czyli między innymi te, to są trzy nowe lampy, które sobie teraz zrobiłem i jeszcze testuję, więc jeszcze nie jest to jakoś szczególnie dobrze ustawione, ale na razie jest git. Teraz jeszcze taka druga rzecz, jako że mam od niedawna całkiem zrobiony monitoring u mnie w domu, mam taką bardzo fatalną aplikację ze względu na to, ile się za te kamery płaci. Jest to aplikacja DMSS. Nie mam pojęcia, czy ona tu będzie działać. To jest ogólnie, mam jedną kamerę rzuconą u mnie w samej serwerowni na samą szafę i na drukarkę 3D. Tak wiecie, w razie czego, abym wiedział, że jest wszystko ok. No a to na przykład wchodziłem, ja wtedy nie miałem dostępu do VPN-a, bo mi się po prostu szafa wyłączyła, to miałem podgląd chociaż z kamery, więc wiedziałem, że jest ok i że to nie jest wina palącej się na przykład szafy rack albo palącej się drukarki 3D, mimo że wtedy nie drukowałem. Ogólnie jeszcze wspomnę, że można to też przenieść do Home Assista i mieć to wszystko w jednej aplikacji, więc bardzo bym chciał to zrobić, oby mi to lepiej działało niż w tym, bo można szału dostać. Widzicie, na szczęście się załadowało, że jest to taka typowa kamera do monitoringu, no i widzicie tu u góry tą lampę świecącą i drukującą drukarkę 3D. Masło maślane. Ostatnia rzecz. Ogólnie sobie zrobiłem coś takiego jak Nextcloud. Bardzo dużo już z tego korzystamy ja, Gaming i Alek, bo dzięki temu wysyłam i ode mnie to ściąga po prostu montażysta materiały do filmów, a Kacper na przykład bierze sobie miniaturki i robią oni to w międzyczasie. Uczucie, że kiedyś byłem na tak fatalnym necie, że to nie było właściwie możliwe i że musiałem prosić kuzyna, aby mi ten upload robił. Musiałem do niego jechać z materiałami i robić ten upload, czy na przykład robić tak, że musiałem wszystko zgrywać na SSD i wysyłać do Alka. Paczkomatem wysyłałem dysk SSD do montażysta, aby mi filmy zmontował, to była tragedia. Już pomijmy te płacenie, ale o czas mi chodzi. A tak, pyk, przychodzę, na przykład teraz przyjadę do domu, zgrywam na serwer, piszę mu, możesz ściągać. Piękna rzecz. Tylko mógłbym mieć szybszy internet. Muszę go wkurwić. Ogólnie jest tutaj na dzień dzisiejszy tylko 1 terabajt, bo mam to postawione na 720 i to jest jedna z większych wirtuali, jakie mam w ogóle na tym uruchomione. Jest to w ogóle na Dockerze postawione. Czasami się to lubi pierdzielić, musimy to z Sketch.io, w ogóle pozdrawiam, musimy to trochę inaczej uruchomić, bo czasami są problemy. Głównie na przykład ze ściąganiem plików, bo mimo że ja mam upload 500 megabit, a Alek ma na przykład pobierania 150, czy Kacper ma pobierania 500, czy 750, to ta prędkość nie idzie na full. Więc musimy to ogarnąć. O co w tym chodzi? To na pewno nie jest wina routera, bo router jest w stanie tyle przepuścić, bo ja sam to testuję. Jeżeli chcecie o tym film, a mam zamiar o tym nagrać, może nie tak w ciągu paru następnych tygodni, ale może w ciągu miesiąca, mam zamiar do tego siąść i mam wam zamiar pokazać, jak coś takiego postawić i sobie u siebie uruchomić, bo nie musicie mieć takiego sprzętu do tego. Kiedyś to stało u mnie na Dellu SFF z jednym dyskiem i sobie to hulało bardzo fajnie. No tylko, że wiecie, nie miałem wtedy internetu, nie mogłem tego tak testować. Generalnie jeszcze mam jedną rzecz wam do przekazania. Wiem, że mówię o tym w każdym filmie, ale chcę to dość mocno zareklamować. Jeżeli chcecie, abym do was wpadł, zobaczyć i nagrać film, wjazd na serwerownię, macie linka w opisie. Idealnie byłoby, gdyby ktoś był z okolic Śląska, ewentualnie faktycznie okolic, bo chcę coś takiego nagrać, chcę jechać do tych widzów, chcę to po prostu na kanale pokazać. Jak coś, macie link w opisie. Ogólnie ostatnią rzeczą, do którą chcę też między innymi Alka do materiałów, myślę, ciekawego przekonać, tylko że wtedy nie miałem możliwości, bo ja miałem stację roboczą, testowałem sobie Parseka. Ustawiłem sobie maszynę wirtualną z 3070 Ti i chyba nawet 2060. Działało to u mnie w LAN-ie bardzo fajnie, tylko że chciałem Alka namówić do tego, abym mógł albo chociaż sprawdził, jak będzie montaż wyglądać u mnie na serwerze zdalnie po Parseku. Bo on z tego na przykład korzysta u siebie w domu na komputerze, jak jest na przykład w szkole i działa mu to bardzo fajnie i chciałbym coś takiego zrobić właśnie u mnie i wam to pokazać, jak to będzie działać właśnie przez internet. Nie wiem, czy da radę się przekonać, chyba że wy go w komentarzach przekonacie do tego, bo myślę, że będzie fajny materiał. Dobra, to byłoby wszystko. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Piszcie w komentarzach, jak wy zarządzacie swoimi serwerami.
My lecimy dalej nagrywać. Trzymajcie się i jo.